Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że tak duże grono osób zebrało się na takim, można powiedzieć, wystąpieniu, które tutaj można powiedzieć zbytnio taką ciekawością może nie razić, prawda? Bo to jednak szkolnictwo wyższe, jakaś administracja, prawda, edukacja i tak dalej. Ale jednak moim zdaniem jako historyka na co dzień pracującego, to też kilka słów o sobie, w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych, tak nazywa się ten zakład, on jest organizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od razu też powiem, żeby Państwo mieli tą świadomość też, kto do Państwa mówi. Ja jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Nie ukończyłem, jak to mówię, tego dwuprzymiotnikowego uniwersytetu, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2013 roku jestem zatrudniony w Zakładzie Historii na GUMEDzie i tak pozwalam sobie powiedzieć, że jako historyk staram się na tą tematykę patrzeć od takiej strony bardziej, można powiedzieć, zewnętrzne, prawda? Bo jak się jest absolwentem, można powiedzieć, to przeżywało się niektórego rodzaju rzeczy, było się uczestnikiem studiów, czy to na Akademii Lekarskiej, czy na Akademii Medycznej. Ja tych studiów nie ukończyłem, co oczywiście ma swoje plusy i minusy. Wydaje mi się, że na tle innych szkół historia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i tych, nazwijmy to, poprzedniczek jest historią dosyć, można powiedzieć, ciekawą, ale z jednej strony też dosyć, można powiedzieć, zawiłą. Tak, ja do dzisiaj jeszcze spotykam się z różnego rodzaju chociażby sformułowaniami, jak idę na zajęcia, wysiadam z tramwaju i pojawiają się różne osoby i się pytają, gdzie jest akademia, prawda? Więc chociażby tutaj część osób jednak przyjmuje, można powiedzieć, takie tradycyjne, stare nazewnictwo. Spotkałem się też z takimi głosami, że ktoś myślał, że mamy Gdański Uniwersytet Medyczny, w którym nauczani są studenci, między innymi medycyny, a już na przykład UCH, szpitale, to jest właśnie ta akademia, prawda? W tym wypadku. Dlaczego akurat zmieniono nazwę, też dzisiaj Państwu postaram się podczas tego mojego wykładu powiedzieć. Na pewno tutaj ta tradycja Akademii Medycznej, łamanej na lekarską, też na pewno jest, można powiedzieć, żywa. Ja jako historyk, można powiedzieć, przychodzący do tego środowiska lekarskiego, bo jednak na co dzień pracując w Zakładzie Historii, Filozofii i Nauk Medycznych, mam do czynienia najczęściej z lekarzami, troszkę z humanistami, zauważyłam po pewnym czasie jedną dla mnie taką frapującą rzecz. To znaczy środowisko lekarskie, bynajmniej to środowisko w Polsce, bardzo często lubi odwoływać się do różnych tradycji historycznych. Ja dzisiaj Państwu też wskażę kilka, można powiedzieć, takich przykładów i ja, próbując porównywać to środowisko pod względem naukowym, organizacyjnym, czyli środowisko historyków polskich, nawet zwróciłem uwagę, że ta tradycja wśród lekarzy o tych przeszłych pokoleniach jest o wiele bardziej, można powiedzieć, żywa w tym wypadku. To znaczy, jak sobie pochodzimy po terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to spotkamy masę sal, imienia różnych profesorów. Jak pójdziemy nawet do szpitali nieuniwersyteckich, to prędzej czy później natkniemy się na różnego rodzaju tablice pamiątkowe, prawda? Nawet będąc tutaj w tej sali, która by się wydawała, prawda, Okręgowa Izba Lekarska, też mamy tutaj, prawda, tablicę poświęconą pani doktor Hannie Porańskiej, która przez wiele lat uczestniczyła w pracach właśnie tej Okręgowej Izby Lekarskiej, ale o tym fakcie akurat to jeszcze gdzieś tam zupełnie jako postscriptum do tego mojego dzisiejszego wykładu. I także oczywiście w statucie, on niedawno uległ takiemu troszkę odświeżeniu. Mamy również, jeżeli chodzi o statut Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to nawiązanie również do historii. Do historii, można powiedzieć, dosyć głębokiej. Mamy oczywiście tą datę, która jest taką datą podstawową dla polskojęzycznego szkolnictwa w Gdańsku, czyli 8 października 1945
1945 roku, to wtedy władze państwowe oficjalnie, można powiedzieć, podały do wiadomości o tym, że powstaje taki twór jak Akademia Lekarska w Gdańsku. Ale w tym statucie, nie na tym tylko te informacje się kończą, mamy też nawiązanie do tradycji Ateneum Gadanense. Ateneum Gadanense tutaj oczywiście w takim wielkim skrócie to szkoła, która znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Toruńskiej. Część tych budynków do dnia dzisiejszego przetrwała. To są główne budynki, czy właściwie oddział sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Tam w okresie nowożytnym znajdowało się i bardziej niż to Ateneum Gadanense, które tutaj jest wspomniane, tak z języka łacińskiego, historycy częściej używają sformułowania Gdańskie Gimnazjum. Akademickie. Była to szkoła, nie wchodząc oczywiście tutaj w szczegóły, gdzieś pomiędzy szkołą średnią a szkołą wyższą. Tutaj akurat porównywanie tego systemu szkolnictwa nowożytnego do tutaj naszych czasów jest bardzo trudne. Tam funkcjonowała katedra anatomii i medycyny, za chwileczkę jeszcze sobie o tym dwa słowa powiemy, ale też w statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mamy również nawiązanie do Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jak podejrzewam, tutaj większość Państwa mniej więcej kojarzy, jaka tutaj jest łączność. Ja troszkę jeszcze bardziej szczegółowo o tej kwestii Państwu podczas wykładu powiem. I to jest najważniejsze, przystępując w ogóle do omawiania szkolnictwa medycznego, jest zrozumienie jednak jej specyfiki, tej edukacji studenckiej. Tak właściwie wygląda sprawa nie tylko w systemie polskim, ale właściwie w większości krajów na świecie, że praktyka lekarska jednocześnie odbywa się podczas studiów na danej uczelni. I tutaj dla przykładu powiem takie coś, kiedy ja studiowałem historię i tak dalej, oczywiście się to dzieje. Tam przyjmuję, są do wyboru, jest kilka specjalizacji. Ja wybrałem specjalizację pedagogiczną. No i wtedy taka osoba jest na tą praktykę po prostu kierowana do której ze szkół, prawda? Jest taka zasada, że Uniwersytet Gdański, większość też uniwersytetów prowadzących studia humanistyczne, nie prowadzi szkoły, na przykład podstawowej, czyli liceum, bo moglibyśmy sobie tak to wyobrazić, po to, aby tam studenci mogli praktykować. Ale zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku szkół medycznych. Przyjęło się właściwie tak, że każdy właściwie uniwersytet, akademia, czy jak nie nazwiemy taką szkołę, będzie posiadała zaplecze dla celów praktycznych. I teraz ja zawsze, żeby tego podbudować nawet studentów, historia medycyny jest na pierwszym roku, obecnie kierunku lekarskiego, mówię to, że tutaj właśnie przez to, że Państwo tutaj studiują, mamy do czynienia z tym, że funkcjonuje taki wielki konglomerat różnych szpitali. Bo można tak to ująć oczywiście bardzo jednostronnie, że te szpitale funkcjonują dlatego, nie tylko żeby leczyć ludzi, bo to oczywiście wiadomo, ale po to, żeby było miejsce na praktykę studentów. Prawda? I właściwie można powiedzieć w takim pierwszym znaczeniu słowa klinika, to szpital, w którym praktykują studenci. Dzisiaj oczywiście nie można opatentować słowa klinika, mamy jakieś kliniki urody, prawda, tam studenci jak już to przychodzą jako pacjentki albo pacjenci w tym wypadku. W każdym razie klinika to jest po prostu szpital w zależności albo akademicki, albo uniwersytecki, służący między innymi do tego, że tam praktykują studenci, albo też na późniejszym etapie kadra lekarska, czy też lekarsko-dentystyczna. I właściwie każdy uniwersytet medyczny, czy też akademia, to możemy sobie tutaj już na oczywiście tłumaczyć, prowadzi działalność w takich trzech sferach. Pierwsza sfera oczywiście, która tutaj najbardziej będzie nas interesowała, to jest to po prostu szkoła. Szkoła wyższa. Druga sfera, nie mniej oczywiście ważna, to sfera leczenia osób, prawda? Uniwersytet medyczny, tak to można powiedzieć, i patrząc z zupełnie innej perspektywy, to po prostu duży szpital. I wreszcie trzecia rzecz, która bardzo często gdzieś tam umyka,
Uniwersytet medyczny, łamany przez akademia, to także miejsce badań naukowych. I dosyć spora część, to już nie mam takich danych, jakie to są procenty, pracująca na Uniwersytecie Medycznym i praktykująca jako lekarze, musi sprawdzać się w tych trzech sferach. To znaczy, leczy pacjentów i pacjentki, naucza studentów i prowadzi badania naukowe. Ja jestem akurat w tej szczęśliwej sytuacji, że nie jestem lekarzem, w związku z tym w mojej tutaj umowie do obowiązków należą te dwie rzeczy, czyli prowadzenie badań naukowych, dzielenie się tymi badaniami, tak jak dzisiaj ma to miejsce, zawsze jest to danie bardzo, bardzo są to danie wyjątkowe chwile i oczywiście nauczanie tej przyszłej kadry medycznej. A jeśli chodzi o lekarzy, no to jeszcze jest ta trzecia sfera, jeżeli chodzi o leczenie. I teraz oczywiście mówiąc o historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i poprzedniczek, jak najbardziej moglibyśmy właściwie tę całą godzinę wypełnić tylko tą jedną strefę, prawda? Znaczy mówić tylko o nauczaniu, następny raz o badaniach naukowych, a jeszcze kiedy indziej można powiedzieć o jakimś tam w tym wypadku leczeniu ludzi. Ale oczywiście ja to tutaj Państwu skumuluję. W tym wypadku tam trochę ponad godzinę. Chciałbym Państwu mniej więcej tak trochę w pigułce opowiedzieć tutaj o Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, o jej historii. Oczywiście ta historia jest bardzo bogata. Ja Państwu jeszcze na końcu pokażę, jeżeli Państwo, część Państwa będzie zainteresowana, do jakich publikacji warto sięgnąć, bo tak jak już mówiłem, ten świat lekarski rzeczywiście bardzo tutaj można powiedzieć ceni sobie te różnego rodzaju korzenie historyczne. W związku z tym, tak reasumując, tych korzeni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego możemy poszukiwać albo w szkołach w Gdańsku, które gdzieś tam od najdawniejszych czasów, tak to nazwijmy, od okresu nowożytnego, prowadziły te różnego rodzaju przedmioty związane z medycyną, czy w końcu także możemy to poszukiwać wśród najstarszych gdańskich szpitali. Mówiłem już tutaj o tym gimnazjum akademickim, Ateneum Gadanense, rok 1558, wtedy powstaje ta szkoła, nazwijmy to szkoła typu średniego. Tam od 1568 roku nauczano podstaw medycyny i w 1584 roku powstała katedra anatomii i medycyny. Tu tylko powiem jako ciekawostkę. Ta katedra to nie jest słowo przypadkowe, ponieważ osoby, które zakładały Gdańskie Gimnazjum, miały gdzieś tam z tyłu głowy, tak to można powiedzieć kolokwialnie, żeby to gimnazjum akademickie z biegiem czasu przekształciło się w uniwersytet. No i to jest rzeczą taką bardzo frapującą właściwie dla badaczy okresu nowożytnego. Dlaczego największe miasto Rzeczpospolitej nigdy właściwie nie doprowadziło tej sprawy do końca? Nigdy w okresie nowożytnym ten uniwersytet, mimo że mając już taką strukturę czysto akademicką, uniwersytecką, bo katedra jest przecież tego znakiem, nigdy do tego do końca nie doprowadzono. Nie będę już tutaj wchodził w szczegóły. Te podziały medycyny na przestrzeni wieków były bardzo różne. Tu Państwo po tej nazwie mogą na przykład wysnuć całkiem prawidłowy wniosek, że uważano, że anatomia nie jest częścią medycyny. Anatomię wtedy bardziej tutaj można powiedzieć wiązano z tak zwaną anatomią porównawczą, moglibyśmy powiedzieć międzygatunkową. To znaczy uważano, że już się rozpatruje człowieka i jego budowę ciała, no to warto to po prostu porównywać z różnorakimi zwierzętami po prostu, prawda? Prowadzono sekcje na świniach, chociażby porównywano też innego rodzaju gatunki zwierząt. Uważano, że jest to coś innego. Poza medycyną w okresie nowożytnym też funkcjonowała chirurgia. To jest zawsze ten, można powiedzieć, błąd, który osoby często popełniają. Chirurg, jak to można powiedzieć tak w skrócie, w okresie nowożytnym to nie medyk. Medyk to ktoś po uniwersytecie, chirurg z kolei jest to po prostu rzemieślnik. To gimnazjum akademickie, gdzie wykładano medycynę, znajdowało się obok kościoła Świętej Trójcy, tak jak Państwu mówiłem, przy dzisiejszej ulicy Toruńskiej. Tam zresztą znajduje się też tablica
przy głównym wejściu do Muzeum Narodowego, że taka instytucja tam funkcjonowała. I tutaj od razu nawiązanie. Państwo na pewno kojarzą Ateneum Gadanense Novum. Wśród pracowników my często używamy sformułowania AG, czyli tam jeden z główniejszych budynków, taki można powiedzieć jeden z bardziej reprezentacyjnych, prawda, obok Alei Zwycięstwa. I ta nazwa w taki sposób właśnie chociażby nawiązuje do tego, do tych, jeśli należałoby to tłumaczyć, to do tych Aten Gdańskich, bo tak czasami też to gimnazjum z języka polskiego było nazywane. To od razu Państwu powiem, że w 1940 roku władze nazistowskie, władze tamtejszej ówczesnej Akademii Medycznej przejęły ten budynek, który początkowo należał do zakonu Palotynów i od 1940 roku właściwie jest to budynek do dnia właściwie dzisiejszego, w którym prowadzona jest edukacja medyczna. To już tak króciutko, żeby od razu przejść zaraz do tej kwestii najważniejszych związanych tutaj z tym naszym terenem. Tutaj tylko chciałbym Państwu wspomnieć i pokazać, jak odległą metrykę ma szpitalnictwo w Gdańsku. Pierwsze informacje o najstarszym szpitalu w Gdańsku pochodzą z roku 1333. Wtedy mamy informację o tym, że funkcjonuje już szpital Świętego Ducha. Dlatego ja tutaj zapisałem przed tym rokiem, ponieważ nie jest to data erekcji tego szpitala, jego powstania, tylko informacja, że on już funkcjonuje. Tak w ogóle na ziemię polskie, ziemię Pomorza, tą ideę szpitalnictwa, ideę mówiącą o tym, że leczymy jakąś grupę osób w jednym miejscu, przyniósł ze sobą zakon krzyżacki. I ta szpitalnictwa w ogóle wywodzi się gdzieś z okresu przełomu starożytności i średniowiecza z Bliskiego Wschodu, z terenów tureckich. Tamte zakony, które podczas wypraw krzyżowych niosły posługę różnym osobom, kiedy ustanowiły się w Europie, tak jak chociażby zakon tutaj krzyżacki, to tą ideę ze sobą przynieśli i to właśnie krzyżacy w Gdańsku powołują te pierwsze szpitale. Szpitale były zorganizowane obok kościołów parafialnych. W okresie do reformacji szpitale prowadzone są przez poszczególne parafie. Bardzo często też były organizowane w taki sposób, że stosowano przybudówki do kościoła. Tutaj, nie wchodząc za głęboko w tą tematykę, w okresie średniowiecza jedno z przekonań było takie, że choroba to kara za grzech. W związku z tym ten proces leczenia nie tylko miał obejmować ciało, ale przede wszystkim duszę. W związku z tym taka bliskość szpitali była jak najbardziej wskazana. Co więcej, różne przybudówki zawsze mniej kosztują, prawda, niż jakiś osobny budynek i te osoby mogły nawet czasami leżąc w łóżkach, kiedy były jakieś otwory tutaj do głównej części kościoła, mogły na przykład uczestniczyć w różnego rodzaju nabożeństwach czy też mszach świętych i uważano, no, że jest to jeden z najważniejszych tutaj aspektów leczenia. W takich szpitalach w okresie średniowiecza, w okresie nowożytności, to też warto powiedzieć, nie tylko były osoby chore, czy nawet można powiedzieć inaczej, osoby chore stanowiły pewnego rodzaju mniejszą. W takim szpitalu onków, można powiedzieć, pełnił funkcje, które my dzisiaj współcześnie sobie rozdzielamy. Bo to było i hospicjum, to było i sierociniec, to było miejsce, gdzie wdowa nie mająca rodziny, ale mająca pewnego rodzaju majątek mogła się kupić, gdzie mogła oddać na przykład swoje mieszkanie, swój dobytek za to, że w tym szpitalu mogła spędzić do końca swoich dni. Wreszcie te szpitale na przykład były takim miejscem, w którym można było po prostu sformułowanie domu pielgrzyma. To znaczy, kiedy pielgrzymowano do różnych miejsc świętych, najczęściej nie zabierano ze sobą jakiegoś wielkiego bogactwa, prawda? Tak,
podróżując do Santiago de Compostela w Neska, no to trzeba było się liczyć naprawdę z wyprawą na wiele miesięcy. I wzdłuż tego szlaku, chociażby świętego Jakuba, funkcjonowały takie szpitale, które po prostu przyjmowały tych pielgrzymów. Na jeden dzień dawały jakiś wik, opielunek i później ta osoba ruszała dalej. Dzięki temu nie musiała ze sobą brać zbyt wiele kosztowności, no bo tu zawsze była ta obawa, że podczas tej drogi może zostać napadnięta. A więc my dzisiaj tak właściwie, można powiedzieć, sobie skracamy, mówiąc tutaj o szpitalu w okresie średniowiecza i w okresie nowożytności. Natomiast w tamtych czasach pełniło ono, tak jak już tu powiedziałam, bardzo różnorakie obowiązki. Gdzieś pod koniec okresu nowożytnego te, można powiedzieć, instytucje zaczynają się dzielić. Zaczynają powstawać z biegiem czasu sierocińce, w Gdańsku pierwszy tutaj w XVI wieku, domy pracy i tak dalej. Zaczyna to być rozdzielane i wreszcie gdzieś tam w XIX wieku szpital staje się tą instytucją, którą my dzisiaj znamy, czyli instytucją, która leczy ludzi. 1492 rok to data odkrycia Ameryki, ale dla Gdańska to jest bardzo ważna data. Powstaje, tak to można powiedzieć, ten ząb późniejszego szpitala miejskiego, zwany lazaretem albo też domem chorych na ospę. Tutaj Państwu podałem w nawiasie tę nazwę, nazwijmy to źródłowo. Jeżeli coś można byłoby więcej powiedzieć o tym lazarecie, on znajdował się poza murami miasta. Pełnił też taką funkcję, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć trochę przy okazji różnego rodzaju epidemii, taką funkcję szpitala epidemicznego. Wtedy tam te ofiary były, chorzy byli po prostu tam umiejscowiani. Dlatego też nieprzypadkowo ta lokalizacja znajdowała się poza murami miasta. Dosyć blisko miasta, żeby to połączenie było a propos aprowizacji, opieki, nie wiem, jakieś bunty, gdyby wybuchały i tak dalej, gdyby te osoby nie chciały tam przebywać, no to zawsze bliskość tego miasta grała tutaj in plus. I ten szpital znajdował się obok, mniej więcej, ja to tak zawsze mówię, mniej więcej obok tego przystanku tramwajowego Brama Oliwska. Jak Państwo tutaj widzą, ten teren zupełnie się zmienił, nie do poznania, z dwóch właściwie powodów. Pierwsza rzecz, że w XIX wieku likwidowane są te obwałowania miejskie. One już w tamtym czasie prusacy zaczynają je demontować, dlatego że już nie będą pełnić tej swojej roli wojskowej. Ta technika wojskowa znacznie się zmieniła, a ich istnienie właściwie tutaj, można powiedzieć, nie pozwalała w jakiś tutaj sposób harmonijny w rozwoju miasta. To pierwsza rzecz. No i druga rzecz, która zmieniła ten teren właściwie nie do poznania, no to kolej, tak? To kolej, która tamtędy przeszła. Tutaj mamy jeszcze te zabudowania szpitala już miejskiego, bo on w XIX wieku zyskuje najpierw tą nazwę tego, nazwijmy to, pierwszego szpitala miejskiego. Dla odróżnienia tego późniejszego szpitala miejskiego często mówi się, dodaje się tutaj przy Bramie Oliwskiej i tutaj wizerunek tych terenów z drugiej połowy XIX wieku. Ale te budynki szpitala wobec rozrastającego się Gdańska pod względem ludnościowym po prostu już najzwyczajniej nie wystarczały. Okazało się, że też pod takim względem architektonicznym jest to szpital, który po prostu jest przeżytkiem. W drugiej połowie XIX wieku już zaczęto inaczej pojmować medycynę. Ten jeden z największych przecież skoków, czyli wprowadzenie anestezjologii, dowiedzenia się, że to bakterie są odpowiedzialne za choroby, wprowadzenie antyseptyki itd. To wszystko miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku i powołało do życia bardzo dużo, nazwijmy to, specjalizacji medycznych. W związku z tym
lekarze zaczęli się specjalizować w poszczególnych częściach medycyny i zatem też szedł podział samych pacjentów. Proszę sobie wyobrazić, że w takim szpitalu w okresie na przykład średniowiecza czy nowożytności, jak ta wdowa się wkupiła do tego szpitala, tak zwana prebenda, to ona mogła zyskać swoje stałe miejsce. To łóżka najczęściej były bardzo długie, na kilkanaście osób. Najczęściej to były bardzo duże sale, tak żeby za dnia jakiegoś rodzaju obsługa mogła być minimalna, prawda? Żeby można było każdego dojrzeć, jak coś się złego dzieje. I ta wdowa w takim wieloosobowym łóżku, tak to nazwijmy, mogła dostać miejsce obok osoby chorej na brzuchem. A jeszcze obok na przykład mogło leżeć dziecko, a jeszcze dalej ktoś tam inny. Nie było właściwie, można powiedzieć, takiego podziału na tych poszczególnych chorych. Ten podział rzeczywiście dosyć szybko pojawia się w XIX wieku i jest takie zapotrzebowanie, architektura szpitalna też idzie w taki sposób, aby budować już nie jeden szpital, tylko szpital z różnymi oddziałami, prawda? Bardzo często będą to osobne pawilony czy wręcz budynki. I wskutek oczywiście nie tylko zwiększenia się kadry medycznej, ale przede wszystkim także i pacjentów, którzy jednak mogli być wyleczeni, zaczęła wśród władz miejskich kiełkować taka idea, żeby powołać rzeczywiście taki nowoczesny szpital miejski, który będzie się rozpościerał na jakimś dużym terenie. Ten teren tutaj, jak Państwo się domyślają, właśnie znaleziono nieopodal, można powiedzieć, tutaj. Jego otwarcie, czy właściwie początek, datuje się na rok 1911. Tutaj właśnie, jak to zapisano, przy drodze do Wrzeszcza, przy ulicy Dębinki został, można powiedzieć, powołany ten szpital miejski. Tu Państwo mają nazwę oryginalną. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z tym, że to jest jeszcze przed I wojną światową. Gdańsk należy do państwa niemieckiego oczywiście, więc tutaj to nazewnictwo będzie niemieckojęzyczne. Został wybudowany na działkach skupionych z kilku źródeł. Takie najważniejsze tutaj źródła pozyskania tych działek, część z nich należała do rodziny Upchagenów, to ta sama rodzina, do której w okresie chociażby nowożytnym należał dom Upchagena, odbudowany właśnie w Gdańsku, już dosyć późno, po II wojnie światowej. Dzisiaj oddział Muzeum Gdańska, ale także i na działkach zakupionych od właściciela cegielni Maxa Hartmana. Funkcjonowała na tej części terenu cegielnia, ona najczęściej jest w źródłach podawana jako cegielnia na Słuchaninie. To, że te działki zostały zakupione od tego właściciela cegielni, wcale nie świadczy o tym, że te cegielnie przestały funkcjonować. Na tym pozostałym, już nie dodam tutaj w szczegóły, ta cegielnia dalej funkcjonowała. I to jest ta część tego dawnego terenu, dawnej cegielni. Tutaj tak mniej więcej, żeby uzmysłowić, o jakim tutaj mniej więcej terenie tutaj mówimy. 19 kwietnia 1911 roku. To jest data dzienna, kiedy mamy do czynienia z taką oficjalną inauguracją tego gdańskiego szpitala miejskiego, chociaż, to warto tutaj nadmienić, te prace nad poszczególnymi budynkami trwały także przez kolejne lata. Całość, oczywiście później ona była w trakcie realizacji dosyć często zmieniana, ale ten pierwszy taki plan budowy tego szpitala miejskiego, on został zaprojektowany przez Karla Franza Felpachera, miejskiego radcę budowlanego, i realizacji tutaj dokonała firma Hermana Proch Nowa. Te zabudowania i te działki właściwie w optyce tych władz miejskich wydawało się, że leżą na dobrym terenie. Przede wszystkim szpital z jednej strony był troszkę oddalony od tej głównej osi komunikacyjnej, ale z drugiej strony nie na tyle, żeby nie można było do niego przecież nawet piechotą się dostać w tym wypadku. Rozmieszczono oczywiście tutaj
podawana jest ulica Dębinki, jak najbardziej wzdłuż niej rozmieszczono budynki administracyjne, zaplecze techniczne, mieszkania dla lekarzy, administracje, a te główne zabudowania szpitalne znajdowały się już dalej, nazwijmy to, w głębi tej parceli. I tutaj od razu powiem, że ten wybór tego miejsca, który władze miejskie Gdańska dokonały na początku XX wieku, do dnia dzisiejszego właściwie wydaje się wyborem całkiem trafnym. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że z jednej strony jest to taki teren, który, tak mi się wydaje, przecież pewnie jest Państwo tutaj mieszkańcami, więc będzie miała jakieś swoje albo inne zdanie, albo takie same, ale jednak ten Gdański Uniwersytet Medyczny, szczególnie ta część taka, mówię, można powiedzieć, techniczna, ona tam sobie żyje gdzieś tak w środku, takie mam wrażenie, prawda? Jest ten szlaban, tam się wchodzi do pewnego takiego mini miasteczka i wydaje mi się, że tam dla osób z zewnątrz jest to, powiedzmy, takie troszkę, można powiedzieć, mniej uciążliwe, tak? I jest dosyć mało tych budynków, to jakoś, nie wiem, balkon wychodzi, prawda, na jakiś szpital i tak dalej. Nie jest to często jakiś ciekawy, można powiedzieć, widok. I z drugiej strony, ten szpital pobudowany gdzieś tam, jeszcze nawet w tej optyce Gdańska w początku XX wieku, pobudowany na peryferiach, dzisiaj właściwie znajduje się, no, że nie w takim matematycznym centrum Gdańska, ale jednak, prawda, prawie że w środku miasta pod tym względem. Jak weźmiemy sobie tutaj, nie wiem, jakąś dzielnicę Zaspa i Litwowo, ja mieszkam na Ostowicach, zupełnie z drugiej strony stoi, prawda, osoba, no to wydaje się, że tutaj mamy mniej więcej tyle samo tego dojazdu do tego tutaj miejsca. Więc rzeczywiście tutaj wydaje się, że ta lokalizacja do dnia dzisiejszego jest lokalizacją całkiem dobrą tutaj na takie zabudowania szpitalne, czy też w końcu na Uniwersytet Medyczny, że ci studenci, nie wiem, nie muszą gdzieś tam dojrzeć, nie wiem, w okolicy Obwodnicy i tak dalej, prawda? To wszystko tutaj toczy się, można powiedzieć, gdzieś w tym nie centrum, ale jednak w środku miasta. Z ówczesnej gazety gdańskiej, Danziger Zeitung, mamy chociażby taki plan zabudowań tego szpitala miejskiego. Tutaj tylko tak króciutko, tu jest ten budynek numer 1, tak, tutaj mamy to rondo Stefana Michalaka i tutaj jest pokazana cała ta z tyłu parcela. Mamy też w legendzie zapisane poszczególne budynki, na jaki tutaj, do jakiego przeznaczenia mają tutaj funkcjonować. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Osoby zainteresowane odeślę do artykułu, który Państwo spokojnie znajdą sobie w sieci. Pani Aurelia Bladowska zajmuje się pod względem takim historycznym, trochę też można powiedzieć historyczną, historii sztuki, tą kwestią architektury szpitala miejskiego. Jeżeli Państwo są zainteresowani już tymi poszczególnymi budynkami tego szpitala miejskiego, to odsyłam do tego artykułu. Tam też w lepszej chyba rozdzielczości niż tutaj ten plan tych zabudowań, tego szpitala miejskiego tam się znajduje. To główny budynek oczywiście. No, myślę, że tutaj dla Państwa tutaj części mieszkających na Aniołkach, no to nie trzeba tutaj tłumaczyć, ale no powiedzmy, ja sobie to rezerwuję, że zawsze ktoś gdzieś z innej dzielnicy mógł tutaj przyjechać, więc tak będę tłumaczył oczywiście bardzo szczegółowo. To ten budynek oczywiście obok tego dzisiejszego ronda Stefana Michalaka. Dzisiaj w tej nomenklaturze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to budynek numer 1. Tam znajduje się na dole przychodnia, u góry znajdują się sale wykładowe, natomiast o tamtym czasie, o którym mówimy, to był główny budynek administracyjny tego szpitala miejskiego. To znaczy tam chociażby przyjmowali ordynatorzy tutaj tego miejskiego szpitala. I kilka takich jeszcze, można powiedzieć, zdjęć z tamtego okresu, jak ten teren wyglądał. Tu Państwu właśnie zwracam uwagę na to, że właśnie budynki, pojedyncze budynki, prawda? Jest to wszystko odpowiednio rozparcelowane, przemyślane pod tym względem i z tego tutaj wywodziła się ta nowoczesność tego ówczesnego
ówczesnego szpitala miejskiego. Kolejny taki przykład, tutaj też to są już lata 30, czyli okres międzywojenny. Jak Państwo doskonale wiedzą, jakaś tam powiedzmy część tych budynków w jakiś tam sposób funkcjonuje do dzisiaj, ale też chociażby w okresie po 45 roku no, funkcjonują różnego rodzaju przebudówki i tak dalej, prawda? Tutaj jest, pojawia się oczywiście ta kwestia, tylko tutaj tak króciutko, o tym, że część z tych budynków zniknęła. Ona oczywiście, taka została podjęta decyzja, no nie mogła już pełnić tej swojej roli szpitalnej, tak? To znaczy nie mogła pełnić tej roli szpitalnej, bo dzisiaj jak się chociażby przyjmuje budowę szpitala, to ona jest zupełnie inna. To znaczy szpital od razu jakby jest budowany z tą myślą, że mamy odpowiednią instalację w środku, prawda? Jak Państwo pójdą chociażby do tej nowej części Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to tam Państwo zwrócą uwagę na to, że ona jest w taki sposób przemyślana, że łóżka chorych znajdują się bardzo daleko od głównych ciągów. A jak ktoś z Państwa leżał kiedyś w takim szpitalu starego typu, to najczęściej te ciągi były wzdłuż korytarza, prawda? Są otwarte drzwi do naszego pokoju dwutrzyosobowego i wszyscy sobie tam chodzą, prawda? Na tej zasadzie. A jak pójdziemy tutaj do naszego szpitala, to już tak nie ma, prawda? Są też odpowiednie w ogrodzie, które oddzielają. Ja, będąc pierwszy raz w tym nowym szpitalu, miałem bardziej wrażenie, że to centrum handlowy, prawda? Jak się tam wejdzie na dół, to mamy jakiś sklepik, jakiś bar, prawda? Zupełnie nie ma tego tutaj uczucia, to ci chorzy są po prostu odbyli. Ale najważniejszą sprawą jest to, że taka budowa szpitala od razu zakłada pełną infrastrukturę, nazwijmy to od razu ścianą. Tlen podwójna, czy jeszcze bardziej, instalacja elektryczna i tak dalej, prawda? Te budynki pobudowane na tamten czas bardzo nowoczesne, takiej funkcji po prostu w dużej mierze już pewnie się nie mogły, chociażby nawet jeżeli chodzi o ich tutaj rozplanowanie. Tutaj dla takiego rozeznania to jest ten budynek numer jeden, prawda? Tu znajduje się ten szlaban i tutaj mamy ten właśnie szpital miejski przy tej alei Dębinki. Kolejny jeszcze tutaj można powiedzieć przykład. Państwo, jeżeli są zainteresowani tutaj, myślę, że część amatorów już spokojnie przetrząsnęła internet, tutaj poszukując różnego rodzaju zdjęć, tych różnych akurat zdjęć, czy wewnątrz, czy nawet planów tych budynków, jest bardzo, bardzo dużo. No ta architektura też jest do siebie dosyć taka, można powiedzieć, podobna, typowa dla niemieckich szpitali. I tutaj jeszcze chciałbym zwrócić Państwu uwagę, tutaj dalej cały czas pokazuję budynek numer jeden, a tutaj mamy willę ordynatorów. Tak też pod względem administracyjnym typowo było, że szpital posiadał dwóch ordynatorów. I zasada właściwie była taka, oczywiście był powoływany, nazwijmy to, pewnego rodzaju konkurs na te stanowiska i o tą pracę mogły się często ubiegać osoby no, gdzieś tam z głębi. Trzeci. Jeszcze wtedy to była druga Rzesza do oczywiście pierwszej wojny światowej i wtedy, jeżeli taka osoba, jak zakładano, będzie gdzieś tam z daleka, no to ona otrzyma to, dzisiaj byśmy powiedzieli, no mieszkanie, prawda? A tak naprawdę tutaj cały dom podczas tutaj funkcjonowania jako ordynator tego szpitala miejskiego. I tu już nie będę wchodził. Ja tutaj będę mówił trochę zaraz o szkolnictwie i tak dalej. Tych osób oczywiście przebijających się przez gdańską medycynę w XX i XXI wieku jest bardzo, bardzo dużo, więc ja tutaj będę tylko wskazywał. Mamy też taki portal jak nanopedia.pl, tam można sobie wejść o tych poszczególnych osobach, że tak powiem, głębiej poczytać. Ja tutaj tylko będę je troszeczkę odnotowywał. Dwóch ordynatorów pierwszych,
Adolf Wallenberg, to jest ordynator oddziału ogólnego, który funkcjonował tutaj do 1928 roku, i Arthur Bart, ordynator oddziału chirurgicznego. I taki był podział bynajmniej w pierwszych latach tego szpitala, że właśnie była ta część tak zwana ogólna i tak zwana chirurgiczna, próbując to przełożyć jakoś na dzień dzisiejszy, także te specjalności i pacjenci wymagający leczenia chirurgicznego i ci, którzy tego nie wymagają, ale wymagają tutaj pomocy z innych dyscyplin, medycznych. I przechodzimy tutaj dalej. Mamy tą zmianę, no ona tam się ciągnie od 1918 aż do 1920. Mamy tutaj to powstanie drugiego wolnego miasta Gdańsku. Tylko przypomnę, że to pierwsze wolne miasto Gdańsku, ono funkcjonowało w okresie napoleońskim. No i Gdańsk tutaj funkcjonuje. Tutaj politolodzy, historycy dyskutują, właściwie funkcjonuje jako co? Bo tutaj też, tak można powiedzieć, jest przedmiotem takiej dyskusji, czy to było państwo, tak? Czy to było państwo? Część osób uważa, że nie, bo było pozbawione chociażby takiej ważnej prerogatywy, jak prowadzenia polityki zagranicznej. No ale mamy taki pewnego rodzaju twór, powiedzenie tutaj, że to takie quasi-państwo, to też nie chciałbym powiedzieć, bo ktoś mógł powiedzieć, że teraz wchodzę w jakąś taką narrację, prawda, hitlerowską, prawda? Że to trzeba zlikwidować i tak dalej. Nic oczywiście z tych rzeczy, ale tutaj tylko to nadmienia. W każdym bądź razie, w tych swoich sprawach wewnętrznych, ci gdańszczanie no, mieli bardzo sporo różnorakich prerogatyw. Tutaj tak bardzo można powiedzieć w skrócie, trzeba też powiedzieć o tym, że na tym terenie obejmującym przecież nie tylko Gdańsk, o tym często się zapomina, że to jest dosyć spore zaplecze rolnicze chociażby. Całkiem spora liczba ludności mieszkała w wolnym mieście Gdańsku, ale nie w mieście Gdańsku. I tutaj oczywiście ścierają się te wpływy niemieckie, jak i polskie. Od razu trzeba tutaj, żeby jasną sprawę postawić, Polaków mamy tutaj mniejszość, tak? Polaków mamy tutaj mniejszość. W okresie PRL-u próbowano tą mniejszość jak najbardziej pokazywać, że ona była większa, 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 ale wskazywano takie liczby maksymalne 12-15%, prawda? My dzisiaj widzimy to, można powiedzieć, znacznie niżej. Te badania oczywiście są bardzo trudne. Tak, bo kwestia jest taka, kogo będziemy uznawać za Niemca, tak to można powiedzieć, a kogo za Polaka w tym wypadku. W każdym razie jedna, jak i druga strona była bardzo widoczna w okresie wolnego miasta Gdańska. Ten przełom gdzieś tam następuje w latach 30. XX wieku. Wtedy władze Gdańska no, na fali tych różnorakich oczywiście idei mówiących, że ten miast trzeba z powrotem przyłączyć do albo Republiki Weimarskiej, później oczywiście już III Rzeszy. Większość w gdańskim Senacie zdobywają politycy związani z NSDAP, czyli można tak powiedzieć w skrócie naziści. I tak to wygląda, proszę Państwa, że te osoby, te władze podejmują decyzje i poszczególne kroki, aby tutaj powołać w Gdańsku Akademię Medyczną, czy można byłoby powiedzieć po prostu szkolnictwo wyższe, w którym będą nauczane osoby medycyny, będą przyszłymi lekarzami. I taki był początkowy plan, aby powołać tutaj takie pełne studium z zakresu medycyny. Ale to były lata 30. XX wieku i mimo, że władze gdańskie no, próbowały, byśmy powiedzieli, stosować dumping, czyli podkupywać różnych profesorów i tak dalej z różnych części III Rzeszy, ponieważ okazało się, że ten szpital miejski, on będzie świetną bazą dla takiego szkolnictwa wyższego, ale na studiach mamy całkiem sporo przedmiotów, wtedy też, co do których trzeba także, które funkcjonują poza szpitalem. W tamtym czasie mam taka najbliższa mi chociażby przedmiot historia medycyny również był wykładany. No i historyk medycyny, no nie wiem, ewentualnie jakiś lekarz, który zajmował się historią, no nie był przedmiotem.
szpital, prawda? Trzeba było tą osobę z odpowiednim tytułem sprowadzić. Władze amerykańskie rzeczywiście prowadziły różnorakie rozmowy w tym kierunku, ale okazywało się, że część, właściwie przeważająca część osób nie była skłonna w tamtym czasie przyjechać do Gdańska. Ponieważ dzieje Gdańska i jego dalszy byt były właściwie czasem otwarte. Nie było wiadomo właściwie, co z tym miastem dalej się stanie. Czy zostanie, tak jak się stało w końcu, prawda, podczas II wojny światowej włączone do III Rzeszy, ale równie dobrze jakaś tam na karcie była oferta, chociażby, że to wolne miasto Gdańsk mogło zostać wcielone do Polski, prawda? Możemy sobie to wyobrazić, przecież III Rzesza i Rzeczpospolita prowadziły stosunki dyplomatyczne. W tym wypadku odbywały się różne spotkania i Polska była tutaj uchwyczona wejściem do państwowości. Więc w związku z tym wydawałoby się, że wtedy tym prezentem Hitlera mogłoby być na przykład wcielenie Gdańska, prawda? I okazałoby się po kilku latach, że ten profesor, który miał całkiem niezłą posiadłość na przykład w Monachium, to w pewnym czasie no, staje się częścią mniejszości niemieckiej w Rzeczpospolitej, prawda? Ten byt nie było wiadomo, co się z tym stanie, w związku z tym większa część osób nie była po prostu zainteresowana zmianą tego swojego statusu. W związku z tym ówczesne władze podjęły taką decyzję, aby powołać coś na kształt, tak trzeba byłoby powiedzieć, szkoły medycznej. Taka nazwa tłumaczona na język polski, tu Państwo mają oficjalną niemiecką nazwę, to Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej w Gdańsku. I teraz ta kwestia wygląda w taki sposób, że najważniejszymi słowami, żeby zrozumieć sens istnienia tej szkoły, to medycyna praktyczna. Ponieważ ta nauka wyglądała w taki sposób, ta szkoła została otwarta 13 kwietnia 1935 roku. Tym głównym szpitalem to był ten szpital miejski, o którym Państwu tutaj mówiłem. Warto jednak też nadmienić, że różne zajęcia z tej medycyny praktycznej odbywały się także przy ulicy Klinicznej, także w szpitalu przy Nowych Ogrodach. I cała rzecz polegała na tym, że gdańszczanin, ale pisane przez to duże G, na, jako symbol, że ktoś mieszka tam w tym państwie, prawda? Najpierw odbywa te studia pod względem teoretycznym którymś z Uniwersytetu III Rzeszy, a później, kiedy już na wyższych latach jest ta medycyna praktyczna, to znajduje miejsce tutaj i tutaj może odbywać tą część praktyczną. Ale ta Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej nie miała uprawnień, przenosząc to na język dzisiejszy, nadawania uprawnień leczenia ludzi. Na końcu tej edukacji medycznej taki student musiał z powrotem do tego swojego macierzystego uniwersytetu się udać i tam odbyło się egzamin na lekarza. Oczywiście Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej to już są lata postępującego hitleryzmu, idącego też za tym ideą eugeniki. Była szkołą oczywiście ideologiczną pod takim względem, że chociażby te idee oczywiście związane z eugeniką i tak dalej, higieny rasowej, jak to też mówiono, ostatecznego rozwiązania w okresie późniejszym, jak najbardziej była taką, można powiedzieć, podstawą. Tutaj Państwo mają zaproszenie na uroczystość otwarcia, takie zachowało się do naszego czasu i pierwszy dyrektor Państwowej Akademii Medycyny Praktycznej. Ja wybrałem takie zdjęcie, żeby od razu pokazać, że ma takie, a nie inne, tak, tutaj zapadło na to, jak prowadzić tą medycynę. Tą kwestię a propos eugeniki i tak dalej, to jest jakby rzecz na osobny zupełnie temat, tak? Tu nie będziemy jakby to wchodzić, warto tylko nadmienić, że ten podział na tych ludzi, nazwijmy podoby i tych, co trzeba wystosować to ostateczne rozwiązanie, był taki, że różne osoby mogły zakwalifikować się do tej swojej grupy i na przykład mogły to być bardzo nieznaczne zmiany, czy też już wywodzące się z urodzenia kwestie anatomiczne. Już wystarczyło na przykład, że ta małżowina uszna nie do końca była kogoś wykształcona, on nie był osobą w dzisiejszym rozumieniu niepełnosprawną,
Ale już uważano, że to on już, można powiedzieć, do tego życia pełnego w społeczeństwie po prostu się nie nadaje. To tak w bardzo, bardzo dużym skrócie. Urodzony w Gdańsku, też nie będziemy tutaj zbyt dużo opowiadać, żeby też przejść już do tej najważniejszej części, czyli po 1945 roku. Oczywiście to tylko powiem, że te struktury były tak zorganizowane, że te najważniejsze osoby tak, zajmowały się właśnie pod względem naukowym, ale takim przenośnie oczywiście tymi kwestiami związanymi z ochroną czystości rasowej, naukami o dziedziczeniu i tak dalej. To były wtedy te, można powiedzieć, kwestie, które żywo interesowały trzecią Rzeszę. Ja kiedyś czytałem, wydaje mi się, że można to wziąć za dobrą monetę. Książka była wprawdzie popularna naukowa, ale nie będzie. Trzecia Rzesza o wiele więcej wydała pieniędzy na tego typu badania. Właśnie skąd ci Germanowie się wywodzą i tak dalej, prawda? Kim jest ten Aryjczyk i tak dalej. A właściwie mały procent w stosunku do tej sumy przeznaczono na rozwój programu atomowego. Dobrze dla nas tak się stało, prawda? Gdyby te pieniądze poszły w inną stronę. Sprawdzenie to też pokazuje, co było wtedy najważniejsze dla tej ówczesnej ideologii. Tutaj już mówiłem o tym, że była to właśnie studia częściowe, obejmujące przede wszystkim tą medycynę praktyczną. Do 1939 roku uczelnia nie miała uprawnień przeprowadzania lekarskich egzaminów dyplomowych. Budynek rektoratu znajdował się w pewnym oddaleniu od tego głównego skupiska, jakim był szpital miejski, znajdował się przy ulicy Wałowej. Tutaj po Państwu powiem też gdzieś tam jako ciekawostkę, to największy budynek, jaki powstał w okresie Wolnego Miasta Gdańska, na terenie Gdańska, o takim wymiarze cywilnym. On do dzisiaj funkcjonuje, ma dalej przecież tą, można powiedzieć, to przeznaczenie medyczne. Państwu go polecam, bo może tak z daleka wydaje się nieciekawe, ale kiedy się bardziej przyjrzymy, to ma całkiem ciekawe takie, można powiedzieć, pojedyncze, różnorakie architektoniczne motywy. Helmut Kluck rezygnuje ze swojego stanowiska w 1936 roku, zostaje kierownikiem Urzędu do Spraw Zdrowia w Cesarstwie Persji. Ale ja ostatnio nawet znalazłem jakieś tam źródła, czy właściwie artykuł naukowy, który mówi, że on wyjechał do Brazylii. Osoba mało przebadana. Jeśli ktoś ma tutaj, można powiedzieć, tego typu zainteresowania, to zachęcam. Rzeczywiście ta biografia w jakimś tam mierze jest do opracowania. Następcą Klucka został Erich Grossmann. Też tutaj w swoim, nazwijmy to, zawodowym, czy też politycznym stroju. Również działacz NSDAP, organizator Instytutu Dziedziczności i Higieny Rasowej. No i kolejna zmiana. Rok 1939, Gdańsk zostaje włączony, to warto tutaj podkreślić, do III Rzeszy, bo nie cała część ziem Polski weszła do III Rzeszy, prawda? Utworzono generalne też gubernatorstwo. Gdańsk jednak uważano za to miasto niemieckie. No i władze, które jednak tutaj, można powiedzieć, tych władz quasi-państwowych zamieniły się we władzę miejską, cały czas miały na uwadze to, aby tą szkołę przekształcić w takie pełne studium medyczne. I do tego rzeczywiście doszło. No już nie było tutaj, prawda, tego argumentu, że ten Gdańsk przestanie być niemiecki, prawda? No Rzesza miała funkcjonować 1000 lat, prawda? No więc w związku z tym, no może nie ochoczo, ale no różne osoby rzeczywiście przybywały tutaj, aby objąć przede wszystkim to stanowisko tych instytutów, zakładów, nazwijmy to teoretycznych. I udało się to. W 1940 roku ta Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej zostaje przekształcona w, i ja tutaj często używam skrótu MAK, bo jak my zaczniemy posługiwać się tym sformułowaniem polskim, to pewnie byłoby trzeba to przetłumaczyć jako Akademia Medyczna w Gdańsku i zacznie nam to się wszystko tutaj łączyć z nazizmem, prawda? Więc w związku z tym lepiej używać tego sformułowania skrótu albo też pełnej nazwy. Uczelnia zapewniała pełne studium z zakresu medycyny. Nikt już nie musiał nigdzie wyjeżdżać. Ta cała nauka miała odbywać się tutaj w Gdańsku. Rektorem uczelni został
został Erich Grossman. No i właśnie tutaj już wspomniałem, część zakładów nieklinicznych, jak na przykład zakład higieny, bakteriologii, zakład anatomii, zakład histologii, znajdowały się właśnie w tym budynku przy Alei Zwycięstwa 41/42 albo w pobliskich barakach. W 1940 roku ten, jak już mówiłem, ten budynek został przejęty od Palotynów. Niemcom nazistowskim Palotyni kojarzyli się z Polakami. W związku z tym jak najbardziej oczywiście należało tą nieruchomość zabrać. Tak też się stało. To wszystko było zorganizowane więc obok szpitala miejskiego. Pewnym wyjątkiem, nie będzie o tej tu szczegóły, ale to najważniejszym wyjątkiem był zakład medycyny sądowej, który mieścił się przy ulicy Stawki. Dane z 1944 roku. Stawki, przepraszam, że przerywam, Stawki to jest na stole, to jest składki koło tego uniwersytetu. Nie. To jest Stawki, tam już nie pamiętam numeru, powiem szczerze. To było gdzieś tutaj ta ulica? Nie, to było gdzieś oddalone. Stawki jest ulica na stole, a tutaj ta ulica, która jest od uniwersytetu tutaj, od tego. Gdzie była też tam, gdzie więzili tych... Tak, ale chodzi o Stawki. To wiem z literatury, to się pojawia. Tak, być może tak. Zerknę w literaturze jeszcze, jak coś, to odpowiem na to pytanie. 44 rok, znaczy kwestia jeszcze z Madem jest taka, że jego archiwum podczas, nazwijmy to, oblężenia czy zdobywania Gdańska spłonęło, tak? Tych materiałów po prostu nie mamy. Oczywiście takie podstawowe rzeczy, gdzie zakłady i tak dalej, to mamy jeszcze czasopisma, gazety, to wszystko jest do odtworzenia, prawda? Ale już jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o dokładne plany zajęć, o dokładnie kto w danej katedrze pracował i tak dalej, to są kwestie bardzo trudne do badania. W 1944 roku mamy takie informacje, na uczelni pracowało 15 profesorów, a personel nauczający, czyli też osoby o innych kwalifikacjach, liczył 121 osób. Na wszystkich latach było około 250 studentów. Bardzo drobne część zajęć, na przykład z fizyki, takie zajęcia też do dzisiaj odbywają się na kierunku lekarskim, odbywała się w porozumieniu z ówczesną Politechniką, tak? Czyli to technicze Kopszule w tym wypadku, bo korzystano tam z usług tamtejszych wykładowców. I teraz oczywiście kwestia, od razu Państwu powiem, którą ja tutaj na tym naszym wykładzie pominąłem, bo to jest zupełnie osobna rzecz. Rudolf Spaak, bo każdy, można powiedzieć, kto gdzieś tam tą historię Madu próbuje zgłębiać, to oczywiście okazuje się, że rektor właściwie gdzieś tam jest na drugim planie, prawda? Na pierwszym jest ta osoba, Rudolf Spaak, który przybywa tutaj w 40 roku, aby tutaj właśnie zajmować się tą kwestią anatomii. Członek oczywiście NSDAP, dokładnie 1 stycznia, tak oficjalnie 40 roku, przyjmuje to stanowisko dyrektora Instytutu Anatomii w Gdańsku. On mieścił się właśnie tam, gdzie między innymi tam, gdzie znajduje się dzisiejszy AGN. I tutaj Państwa odeślę, bo to jest sprawa bardzo kontrowersyjna i dzisiaj też, można powiedzieć, badana przez badaczy, przede wszystkim przez pana profesora Piotra Sonkowa. Można postawić oczywiście to główne pytanie, czy Rudolf Spaak produkował to mydło, czy też nie. Ja tu Państwa zachęcam, osoby zainteresowane, albo sięgnięcia do całkiem przyjemnej lektury. Profesor Rudolf Spaak, naukowiec III Rzeszy, pan profesor Piotr Sempów napisał to razem z panią Moniką Tomkiewicz. Albo, jeżeli ktoś woli wiedzę w taki sposób jak dzisiaj, to zachęcam do odwiedzenia najpopularniejszego serwisu wideo, nie będę robił kryptoreklamy, wpisać tam pana Piotra Sonkowa i Państwo znajdą ponadgodzinny materiał jego wykładu o tej kwestii, będą mogli się zająć. Także to zostawiamy sobie na boku. Ja tylko oczywiście tutaj wskazuję, tak, lokalnie przewodnicę, a więc tutaj, żeby to wszystko usadowić w tej naszej topografii, że mamy tablicę.
można powiedzieć, nową tablicę, bo ta poprzednia zginęła, przy tej okazji to zginęło trochę jej treść, która tutaj wspomina te ofiary, można powiedzieć, tego, co zrobiła trzecia Rzesza. Ale to sobie zostawiamy. Ja przy okazji tutaj tłumaczenia studentom poświęcam 45 minut, już tutaj dużo tego czasu nie mamy, więc przyjdziemy sobie dalej, a Państwa odeślę tutaj do tych publikacji, bo sprawa jest na pewno w oczach niektórych dosyć kontrowersyjna. Ten Mark skończył tę swoją działalność na przełomie lat 44-45. Na dobrą sprawę nie wiemy, kiedy odbyły się ostatnie zajęcia. Nie wiemy, dlatego że ta kadra naukowa powoli od 44, a może nawet lepiej szybciej, zaczęła niknąć. Taki profesor przecież to świetny będzie dyrektor jakiegoś szpitala na froncie, prawda? Ci studenci drugiego, trzeciego i tak dalej roku to będą świetni sanitariusze. W związku z tym nie tylko powoli topniała kadra nauczycielska, ale także i również ci studenci w tym wypadku. Nikt nie zanotował właściwie, tak myślimy, kiedy odbył się ostatni wykład, bo nikt sobie tego nie wyobrażał, żeby ta szkoła, nawet jeżeli ta trzecia Rzesza odniesie tą porażkę, prawda, że ona jednak nie będzie tutaj dalej w Gdańsku funkcjonowała. Nikt tego na pewno sprawę sobie nie wyobrażał. Cały czas krążyły przecież różne słuchy o jakichś tam wielkich armiach w Alpach, prawda. Uważano, że to jakaś tam jest tylko, nawet jak już wojska rosyjskie były, radzieckie były pod Kołobrzegiem, to jest to tam uważano, prawda, że to wszystko jest tam przecież do odwrócenia. W związku z tym nikt nawet nie myślał, że już do tej szkoły po prostu nie powróci. A duża część tych osób również zginęła podczas działań wojennych. No pozostała część personelu, szczególnie pacjentek kliniki położniczej, no bo tych nie można było wcielić do wojska, prawda? No którzy jednak tutaj pozostali i ta minimalna obsługa. Ta część tej szkoły, to nazwijmy, wraz z częścią sprzętu medycznego została ewakuowana. Zachował się także materiał mówiący o tym, że ten statek nazywał się Ubena, przybył do portu Silkeborg w Danii i tam w obozie dla uchodźców w jakichś tam ramach, powiedzmy, też organizacyjnych, ten szpital funkcjonował do 1947 roku. Co stało się z rektorem tej uczelni? Erik Grossman dostał się do angielskiej strefy okupacyjnej, polskie władze wystąpiły o jego wydanie, ale zanim doszło, ten popełnił samobójstwo w 1948 roku. No i też przechodzimy do tej kwestii już bezpośrednio tutaj związanej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. No jako tutaj szkoły, czy też poprzedniczek, która była pierwszą, gdy tutaj założono, nazwijmy to, na ziemiach polskich, o tym charakterze nauczania medycznego. Tak wyglądało Centrum Gdańska po zdobyciu przez wojska radzieckie. Ja kiedyś pracując w Muzeum Gdańska, byłem czasami pytany, jak to właściwie było, czy ten Gdańsk został zniszczony w 80 czy 90%. Jak wtedy pokazywałem to zdjęcie, prawda, że to nie ma znaczenia, bo to, co nawet pozostało, to później zbudowano w okresie pozwojennym kolejkę. To wszystko było rozbierane, bo groziło zapaleniem, wywożone. Jakieś pierwsze plany były, mówiły właściwie o tym, że zostanie zbudowane jakieś wielkie, robotnicze blokowisko. Pytanie by się mogło z punktu widzenia dzisiejszego, nie no, coś nieprawdopodobnego. Ja mogę stawiać Marburg, który w taki sposób zniknął, prawda? Idziemy do średniowiecznego miasta po prostu przez nowoczesne, czy tam PRL-owskie, prawda, osiedle. Więc równie dobrze, Gdańsku to także mogło się stać. Zresztą jak pójdziemy w kierunku, nie wiem, ulicy Żabi Klub, to tam szybko napotkamy bloki, a tam też było przecież stare przedmieście, prawda? Więc to mogło się stać. Więc w związku z tym, czemu w tak zniszczonym Gdańsku podjęto decyzję o tym, żeby powołać tutaj pierwszą uczelnię medyczną, która miała funkcjonować po 45 roku? Ponieważ te zniszczenia dotyczyły przede wszystkim Śródmieścia, tak? Tutaj, jeżeli chodzi już o te tereny, nazwijmy to Brzeszcza, Aniołków, ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. No, patrząc tutaj na to zdjęcie, powiemy, no ale masakra, prawda? Tamte osoby zobaczą, jest dach, jest jakieś pomieszczenie, można rzeczywiście to w jakiś sposób wykorzystać.
prawda? Według tamtej optyki był to całkiem nieźle zakopany budynek, który w jakiś tam sposób można było przystosować do urządzenia szkoły i szpitala. I teraz, kiedy będę mówił tutaj o Akademii Lekarskiej i dalej o Akademii Medycznej, bo tak nazywa się ta szkoła od 1950 roku, zapamiętajcie Państwo to zdjęcie. Bo ono w taki sposób symbolizuje, w jakich to warunkach przyszło tej początkowej kadrze działać. Te osoby nie tylko tutaj przyjechały z Wilna, z innych części, żeby nauczać, ale bardzo często pomagały to wszystko doprowadzić razem ze swoimi studentami do jakiegoś rodzaju, prawda, poziomu, który pozwalałby po prostu my tutaj nauczyć. Nie było nic dziwnego, że w pierwszych miesiącach studenci, nauka rozpoczęła się w listopadzie, siedzieli w kurtkach. Jeszcze było im bardzo zimno w tym wypadku. Więc to, a nawet mam informację o tym, że część zajęć odbywała się w salach, które były pozbawione okien. Próbowano jakimiś szmatami, jakimiś innymi materiałami te wnęki po prostu przysłonić. Więc takie są początki, oczywiście bardzo, bardzo trudne w tej mierze tej Akademii Lekarskiej. Natomiast skąd tak bardzo szybko, tam pojawia się na początku data 8 października 1945 roku, skąd tak szybko, można powiedzieć, takie działanie, żeby powołać szkołę wyższą. Ówczesne władze, centralne oczywiście, ale także i niższych szczebli, miały tutaj wyobrażenie tego, że powołanie takiej szkoły powinno się odbyć jak najszybciej. Ówczesny stan oczywiście chociażby kadry lekarskiej, nie tylko tej naukowej, ale zwyczajnie nazwijmy to lekarzy, był dramatyczny. Ten zawód przeszedł Gehennę podczas II wojny światowej, dlatego że była to część społeczeństwa zaliczana do inteligencji, prawda? A więc jedna i druga strona, lewicka i niemiecka, wzięły te osoby po prostu na swój celownik. Nie wiem, karty, inne tutaj sprawy, prawda? Ruch do bójstwa, mówiąc tutaj wprost, część osób podczas II wojny światowej, mająca wykształcenie medyczne, po prostu nie przyznawała się do tego. Mamy liczne przykłady osób, które palą swoje dokumenty, bo tak można oczywiście bardzo skracając tutaj, to jest tutaj napięcie, żeby to nie było, że takie były tylko takie realia, ale łatwiej było przeżyć II wojnę światową, po prostu podając się za kogoś bardzo niekwalifikowanego, prawda? Tutaj ta druga część II wojny światowej, szczególnie na ziemiach niemieckich, ona wyglądała w taki sposób, że inteligencja polska była poszukiwana znowu z innej perspektywy, aby wcielić te osoby po prostu do wojska, prawda? Podpisać tutaj przynależność do narodu niemieckiego, prawda? Jakiś tam odległy już wystarczał potomek, albo jakieś nazwisko, które już miało z niemieckiego, no i już, prawda, idziemy tutaj do Wehrmachtu, czy do jakiejś tam innej jednostki. To wszystko powodowało oczywiście to, że ten świat lekarski po II wojnie światowej był bardzo przetrzebiony, a potrzeby były bardzo duże. W Gdańsku w 1945 roku mamy wielką hekatombę związaną z epidemią tyfusu, która chociaż rozwija się w dzisiejszych zabudowaniach aresztu śledczego. Tam znajdowało się więzienie. Mamy wielką plagę chorób wenerycznych, także i tutaj w Gdańsku. A władze centralne miały tę świadomość, część osób przecież była także lekarzami przy wykształceniu medycznym, że co jak co, ale lekarza, na edukację lekarza, to nie tylko, że trzeba sporo łożyć, ale ta edukacja dosyć długo trwa. Nie można po prostu szybko przyuczyć, prawda, i on zostanie tak part neurologii, prawda, że to jednak będzie trwało. W związku z tym im szybciej ten rok akademicki zostanie zorganizowany, tym lepiej. Wybrano oczywiście Gdańsk, tutaj postać Edwarda Grzegorzewskiego. Na tym zaważyła, tak to można trochę powiedzieć, do finału dostały się dwa ośrodki, Wrocław i Gdańsk. Wrocław i Gdańsk, ale tutaj dzięki profesorowi Grzegorzewskiemu, pochodził z Lublina, wybrano ostatecznie Gdańsk. Tutaj uważano, że na Śląsku jeszcze 45 rok, przecież tutaj mamy jeszcze zbyt dużo z tej ludności pochodzenia niemieckiego, tam dopiero to następowało. Warto też powiedzieć, że również w Gdańsku to nie było tak, że mamy 45 rok i miasto jest puste, tylko tutaj mamy też osoby, nawet praktykujących lekarzy, którzy
mieszkają, praktykują to nie wiem, ale mieszkają jeszcze gdzieś tam do 1947 roku. To był też pewnego rodzaju proces. Tutaj odsyłam chociażby do publikacji pani doktor Sylwii Kowskiej. W związku z tym oczywiście też takie postawienie tutaj tej Akademii Lekarskiej pod względem organizacyjnym, no było też to pokazanie jasno, że miast jest Polski, prawda? W tym wypadku, więc jak najbardziej władze uważały, że jest to dobre, jest to jak najbardziej dobre miejsce. Okazało się, że to zaplecze tego szpitala, no z dzisiejszej perspektywy, no to ono się do niczego pewnie nie nadawało, byśmy powiedzieli, ale w tamtych realiach uważano, że jak najbardziej jest na czym tutaj budować tą organizację. Na początku jeszcze przed powołaniem Akademii Lekarskiej utworzono taki prowizoryczny szpital miejski ogólny, tak on się nazywał, tą polską ekipą, która odbierała ten szpital z rąk Wojska Radzieckiego, był Państwu znany, tutaj prawda, mamy pomnik, Stefan Michalak. No i tutaj to poszło bardzo, bardzo szybko, jeżeli chodzi tutaj o te kwestie powołania Akademii Lekarskiej, bo później oczywiście to powstawanie będzie się, można powiedzieć, trwało właściwie przez dosyć długi okres czasu, liczony po prostu w latach w tym wypadku. Co ciekawe, jest tam też, odrobiłem sobie lekturę książki o początkach Akademii Lekarskiej pana profesora Zbigniewa Machalińskiego i co ciekawe, Edward Grzegorzewski, który był tutaj w Gdańsku przez dosyć długi okres czasu, on próbował zaznajomić się właśnie z tym, jak działała ta poprzedniczka. To jest oczywiście coś ciekawego i nawet można powiedzieć niebywałego, że w jakiś sposób może nie tyle, że szukał wzorców, ale starał się sprawdzić, jak wyglądała organizacja tej szkoły, gdzie były poszczególne zakłady, jak wyglądał poszczególny plan zajęć. Stąd też wiemy chociażby z jego zapisków, z jego pism, że ta dokumentacja właściwie w dużej mierze po prostu przepadła, jeżeli chodzi o te kwestie. On rzeczywiście był taką osobą, no, można powiedzieć, taką światową. W okresie międzywojennym był uczestnikiem kilku stypendiów zagranicznych, był w Stanach Zjednoczonych. Więc dla niego było czymś właściwie normalnym czerpanie różnych tutaj idei z różnych oczywiście kierunków. Kwestia oczywiście, jaka tutaj wystąpiła, to stąd wziąć pracowników naukowych, którzy tutaj przybędą, prawda? To samo, z czym borykały się te władze wolnego miasta Gdańska, ale okazało się, że jest część osób, która chętnie do tego zdobytego Gdańska przyjedzie, to osoby, które, jak się okazało, po II wojnie światowej, nawet i w trakcie się o tym dowiedziały, miały wymieszkać na terenie Związku Radzieckiego i ich republiki. Tego nie chciały. Tutaj, znaczy dla Akademii Lekarskiej, to oczywiście podstawą jest tutaj Uniwersytet Stefana Batorego. Innym takim miastem, z którego ta kadra naukowa polska, polskojęzyczna zaczęła wyjeżdżać, to Lwów. I tak jak dla Gdańska oczywiście tym takim miastem partnerskim, żeby tak to nazwać, było Wilno, no to dla Lwowa to będzie Wrocław, prawda? Cały Zakład Ossolińskiej Biblioteka chociażby została przecież tam przewieziona. Natomiast tutaj osoby pochodzące z Wilna, z tego uniwersytetu, w jakiejś tam dużej mierze trafiły do Gdańska. Kilka tylko słów do tej uczelni, do której odwołuje się Gdański Uniwersytet Medyczny. Od razu też tutaj nadmienię, to zawsze można powiedzieć, mówię także do studentów, żeby było wszystko jasne. Te źródła Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, one wywodzą się, jeżeli będziemy ich poszukiwać, z 1945 roku. Tak? To znaczy mamy tutaj odcięcie. Tak? Proszę nie łączyć tego uniwersytetu z tymi szkołami nazistowskimi. Jedyna rzecz, która tutaj występuje, to taka, że mamy przejęcie tych nieruchomości, że w tym miejscu dalej funkcjonuje szkoła wyższa medyczna. Ale w realiach polskich, jak sięgniemy szerzej, to nie jest nic dziwnego. Dosyć spora część mieszkańców, może i Państwo, ktoś nie będę przedyktywał, mieszka w budynkach pobudowanych, prawda, w okresie międzywojennym czy w okresie wcześniejszym, prawda?
Część osób, przecież Polaków, no mieszka na terenie dopiero zdobytym po 45 roku, prawda? I tak dalej. Więc to jest część historii Polski, ale to nie znaczy, że osoba mieszka w budynku zbudowanym, nie wiem, podczas III Rzeszy, na Chełmie budowano budynek. Wydaje się, że ona jest nazistą, prawda? I tak samo tutaj. Ta struktura, można powiedzieć, nijak się ma, mamy tutaj po prostu pełne odcięcie organizacyjne w tym wypadku, przede wszystkim jeżeli chodzi o kadry. Prawda? Ona się kształtuje tutaj na nowo. To samo, jeśli chodzi tutaj o organizację. Niestety nie możemy tutaj w żaden sposób po prostu poszukiwać. Jeżeli mamy tutaj jakieś poszukiwania tropic, no to właśnie chociażby ten Uniwersytet Stefana Batorego, z którego przyjechała ta główna część tej, można powiedzieć, nazwijmy to śmietanki naukowej. Oni ze sobą pociągnęli także swoich tutaj uczniów i uczennice. USB, bo tak często się mówi w skrócie, otwarty w 1919 roku. Ja już tak tutaj szybciutko, bo to gdzieś temat poboczny, sala wykładowa Wydziału Lekarskiego, studenci kadra naukowa w prosektorium, nauka anatomii, zdjęcie spotkania ostatniego senatu, które miało miejsce w 1939 roku. Oficjalnie uniwersytet został rozwiązany w 1940 roku. Było wiadomo, że co najmniej od 1944 roku, że Wilno stanie się częścią Litwy, a ta Republiką Związku Radzieckiego. Oczywiście te losy emigracyjne pracowników są dosyć różne, ale gdybyśmy próbowali je przedstawić w taki sposób statystyczny, to tutaj ta strzałka powinna być jak najbardziej szersza. Bo najwięcej tych osób trafiło właśnie tutaj do Gdańska, ponieważ ta akademia tutaj no, zaczęła najszybciej się organizować. Może też to rzeczywiście zadać pytanie, czemu Gdańska, czemu nie na przykład stolica Warszawa. Tutaj tylko odeślę do takiego zdjęcia, Państwo być może kojarzą, jak wyglądał Zamek Królewski po II wojnie światowej. To nie było, prawda? Samo nie było prawie, jak to można powiedzieć, Warszawy po powstaniu warszawskim. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby tam taka uczelnia rzeczywiście powstała. Tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, niedawno mieliśmy w naszej Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego promocję książki o tych wileńskich korzeniach naszego Uniwersytetu. Tutaj taka reklama, no, moim zdaniem się jak najbardziej przyda. O tych wileńskich korzeniach do Gdańska trafiło sześciu profesorów Wileńskiego Wydziału Lekarskiego: Ignacy Abramowicz, Stanisław Chile, Kolne Michajda, Włodzimierz Mozłowski, Tadeusz Pawlas, Michał Reicher. Tak jak już mówiłem, ślad za nimi przyjechali także i można powiedzieć wychowankowie, tak to nazwijmy. 8 października 1945 roku Krajowa Rada Narodowa wydaje dekret, na podstawie którego powstaje Akademia Lekarska. I co ciekawe, olbrzymia dotacja ze strony Skarbu Państwa przeznaczona na służbę zdrowia, bo w liczbie 70% została przeznaczona na organizację tej uczelni. Z jednej strony można powiedzieć coś nieprawdopodobnego, ale prawda wygląda w taki sposób, że ten Skarb Państwa nie za bardzo, jeśli chodzi o służbę zdrowia, miał na co to wyjść. Cała infrastruktura była dopiero w powijakach, w związku z tym uważano, że trzeba ją budować od samych podstaw, czyli od tego procesu nauczania. Taką wielką rolę odegrał późniejszy pierwszy rektor, Edward Grzegorzewski. On został najpierw pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw organizacji Akademii Lekarskiej w Gdańsku. On akurat wywodził się z Uniwersytetu w Lublinie, specjalizował się w naukach społecznych, higienie, zwalczaniu chorób epidemicznych. Powołano specjalną komisję do obsadzania katedr akademickich. I teraz już my często mówimy na uniwersytecie, trochę tak samo chyba amerykańskim, o ojcach założycielach. O ojcach założycielach. W świecie nauki tak to wygląda, że każdy profesor ma tych swoich wychowanków i ta kołeczka przekazywana jest kolejnym pokoleniem. Więc tutaj tylko, jak już tam zmieniając, ja dostałem te półtorej godziny czasu, więc postaram się tutaj to wyrobić w tej mierze. Tylko nadmienię o tych najważniejszych osobach. To drugi z kolei rektor Akademii
lekarski Michał Reichel, anatom, antropolog, bardzo wybitna postać. Co ciekawe, tak jego biografia wygląda, że on aż dwa razy organizował zakłady związane z anatomią. Najpierw w latach 20. w Wilnie i widać, że dobrze mu to poszło, bo został desygnowany do tego, aby również dokonać tego na nowo tutaj w Gdańsku. Rzeczywiście postać bardzo uznana, tu tylko nadmienię, chociażby, że w okresie międzywojennym został wytypowany przez ówczesne władze Rzeczpospolitej do badań nad szczątkami królów i różnych osób z tutaj powiązany z ówczesnymi rodzinami królewskimi tego pierwszego okresu Rzeczpospolitej. Tadeusz Pawlas to był pierwszy lekarz, który tak bezpośrednio przyjechał do Gdańska z Wilna. Grzegorzewski oczywiście podróżował, tak? Podróżował między tym ministerstwem a Gdańskiem. W związku z tym na miejscu tutaj bardzo często tak to wyglądało, że praktycznie tą taką władzę pełnił właśnie profesor Tadeusz Pawlas. Włodzimierz Mozołowski, jedna z ciekawszych w ogóle postaci, tam tylko można powiedzieć lat, dosyć ciekawa biografia w okresie międzywojennym, był chociażby dowódcą kompanii ochrony osobistej marszałka Józefa Piłsudskiego. Tutaj mamy go zaznaczone, a w okresie II wojny światowej wsławił się tym, że nie tylko zaangażowany był w organizację tajnego nauczania, ale także pod koniec wojny wywiózł z Wilna dokumenty egzaminacyjne wszystkich studentów medycyny. Trzymał je pod swoją podłogą. Oczywiście było wiadomo, że gdyby okupanci się o tym dowiedzieli, no to jest po prostu kulka w łeb w tym wypadku. No i dostałoby te władze świetne źródło, prawda? Jak tych polskich lekarzy można odnaleźć. Te dokumenty okazały się bardzo cenne po 1945 roku, dlatego że większość osób, czy część osób spaliła tą swoją dokumentację, że byli lekarzami i dzięki temu można było rzeczywiście to w jakiś sposób sprawdzać. Mamy też taki ruch oczywiście w 1945 roku i latach następnych, że część osób, oczywiście zupełnie nie, też nie stwierdza, a co tam może spróbuję podać za lekarza, prawda? Na przykład byłam pielęgniarką na neurologii, prawda? To podam się, że jestem neurologiczny, prawda? Nikt tego przecież nie sprawdzi, jakieś tam podstawy ma. Więc była dosyć spora ta kwestia związana z tą tożsamością tego i kto jakie ma wykształcenie w latach po II wojnie światowej. Włodzimierz Mozołowski uzyskał takie skierowanie, tutaj zaświadczenie, można powiedzieć, do pracy w Akademii Lekarskiej. Tego oczywiście nie jesteśmy w stanie tak stwierdzić, na ile był to przymus, a na ile była to chęć tych osób, tak? W okresie też późniejszym PRL-u, część z Państwa to kojarzy, ja już nie w tym wypadku, no ale były nakazy pracy, prawda? Był przymus pracy, bo były te dowody, gdzie były pieczątki i tak dalej. W związku z tym, no tak to w takiej formie to funkcjonowało, prawda? Że był nakaz i trzeba było po prostu się przemieścić. Na ile oczywiście to była zawsze prośba jakiegoś profesora, na ile nacisk ze strony władz centralnych, czy jakichś innych osób, trudno jest to dzisiaj już w jakiś sposób też otworzyć, no bo dokumentacja z takich rozmów przecież najczęściej nie powstawała. Włodzimierz Mozołowski sławił się jednym z pierwszych wykładów, na chociażby do studentów już w tym roku akademickim 45-46, kiedy mówił o tym, czym jest człowiek, kazał po prostu jednemu z pracowników przynieść ileś tam litrów wody i poszczególnych pierwiastków i wskazał na stół, że to jest człowiek, prawda? Tylko, że inaczej wymieszamy. Więc to wszystko zrobiło tutaj wrażenie właśnie na tych studentach Akademii Lekarskiej. Stanisław Hiller, tutaj postać wyjątkowa, chociażby dlatego, że wychowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, tutaj na miejscu zaczął organizować katedrę i zakład histologii i embriologii. Kornel Michejda, bardzo uzdolniony chirurg, jeden z najmłodszych ówcześnie w Polsce osób, która została profesorem tej specjalizacji medycznej. Tutaj organizator i kierownik katedry i kliniki chirurgii. I tak też się przyjęło, jeśli chodzi o te najwcześniejsze dzieje,
że każda z tych postaci, którą Państwo tutaj widzą, ta podstawowa kadra Akademii Lekarskiej w Gdańsku, posiada na terenie naszego Uniwersytetu swoją sądę. I najczęściej też własny jakiś tam portret. Ja jeszcze sięgając tutaj, pozwolę sobie wtrącić o tej historii medycyny, która też wtedy już była wykładana. Tadeusz Bilikiewicz. On zajmował się historią medycyny, ale jednocześnie był psychiatrą. Tutaj studenci zapamiętali jego wykłady, dzisiaj też nie do pomyślenia, że na zajęcia z psychiatrii przychodził w towarzystwie pacjenta. I studenci mogli pytać się tego pacjenta o różne rzeczy, więc oczywiście jest taka praktyczna nauka. Ale to zasunął nie tylko jako lekarz, jako psychiatra, ale także jako i spory badacz historii dziejów medycyny, także i gdańskiej. To sobie tutaj pominiemy, idziemy dalej. 16 października 1945 roku odbył się wstępny egzamin na tą uczelnię. Tak postanowiono, że egzamin będzie równocześnie w Gdańsku i w Warszawie. Dlatego, że jeżeli ktoś wtedy myślał o studiach medycznych, no to musiał studiować tutaj. I dla tych osób, szczególnie z południowych części Polski, ten egzamin dla nich został przeprowadzony w Warszawie. Tak? Ówczesne powojenne warunki wyglądały w taki sposób, że z tego Krakowa jechano nawet i pociągiem 20 godzin, a tu i więcej. Tutaj nie było właściwie w Gdańsku, gdzie możliwości nawet zanocowania, prawda? No w związku z tym podjęto taką decyzję, aby dać tutaj szansę także i tym osobom z innych części polskich. Do egzaminu przystąpiło, to są różne informacje, bo mamy zapisy, gdy część osób najprawdopodobniej nie dotarła na ten egzamin, albo w jakiś sposób się wycofała. Możemy przyjąć, że było ich około ponad 900 kandydatów na studentów medycyny. I w wyniku rekrutacji na Wydział Lekarski przyjęto 235 osób, 127 mężczyzn, 108 kobiet. Zajęcia rozpoczęły się 11 listopada 1945 roku. Najstarsza osoba będąca studentem, 46 lat, najmłodsza 17. 85% z pierwszego rocznika to osoby mające od 20 do 26 lat. Przez pewien czas zastanawiano się, w jaki sposób rozpocząć te studia. Były dwie możliwości. Albo rozpoczynamy od pierwszego roku, albo od razu już na wszystkie lata. W jaki sposób wszystkie lata? No mamy osoby, prawda, które przerwały naukę II wojna światowa. Mamy wreszcie osoby, które uczęszczają na tajne komplety. Ale okazało się, kiedy bardzo zaczęło się tym interesować, że dla różnych lat to zainteresowanie jest właściwie bardzo nikłe w tym wypadku, więc postanowiono, najpierw powołamy pierwszy rok, ale w listopadzie 1945 roku zdecydowano się także na rekrutację na czwartym roku studiów, który później rozpoczął naukę przy stanie 44 osób. Po prostu najwięcej osób było zainteresowanych, no i miały pod względem formalnym możliwość właśnie kontynuowania nauki na czwartym roku. Wywieszenie listy przyjętych, taka chociażby tutaj, no i inauguracja. O wiele później inauguracja miała miejsce, niż rozpoczęły się zajęcia. Inauguracja miała miejsce dopiero 2 lutego 1946 roku. Przyjechał wtedy minister zdrowia Franciszek Litwin i wtedy, można powiedzieć, rzeczywiście było to takie oficjalne otwarcie uczelni, ale zajęcia dydaktyczne trwały już od 11 listopada. Masa różnych osób przyjeżdżała tutaj z władz centralnych wcześniej, oglądając, jak to wygląda. Dla władz była to tak bardzo ważna sprawa, że inauguracja roku akademickiego 46-47 odbywała się, czy była transmitowana w polskim radiu. No dzisiaj coś można powiedzieć niewyobrażalnego. Przy Akademii Lekarskiej funkcjonowały także szkoły średnie. Powołano jeszcze w 1945 roku szkołę pielęgniarsko-położniczą, a w 1946 roku uruchomiono szkołę asystentek technicznych. W 1946 roku powołano Wydział Farmaceutyczny. Chciano go już szybciej powołać, ale okazało się, że są jeszcze większe braki niż w świecie lekarskim, w świecie farmaceutów. W związku z tym
Te studia rozpoczęły się znacznie później. Przejęto też budynek tej szkoły ogrodniczej przy alei Józefa Hallera. W 1947 roku powstał wydział stomatologiczny, ale okazało się to dosyć błędną decyzją, ponieważ były bardzo wielkie braki kadrowe. W związku z tym ten wydział w 50 roku został przemianowany na oddział stomatologiczny i można powiedzieć stał się częścią wydziału lekarskiego. I można tak to powiedzieć, pozostało do dnia dzisiejszego. Studia lekarsko-dentystyczne odbywają się na wydziale lekarskim. Studia stomatologiczne po raz pierwszy, rekrutacja, zajęcia rozpoczęły się 1 października 1948 roku, było to 161 studentów. Postać jeszcze Jacka Adamsa, jeszcze 5 minutek przedłużę. Postać bardzo szczególna. Tutaj dla dziejów Akademii Lekarskiej tych początków. Jest to osoba, która przybyła tutaj jako członek nie tylko Komitetu Noblowskiego, ale przede wszystkim członek Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. To jest taka kwestia polskiej też historiografii dzisiaj odżywana, pomoc Szwecji dla właśnie władz polskich. Gdzieś tam w świadomości mamy tą pomoc, gdzieś tam początkowo wynikającą z planu Marszala i tak dalej, prawda, ona szybko została wycofana, ale mamy też całkiem sporą tą pomoc szwedzką. I tą powstającą Akademią Lekarską właśnie zainteresował się ten Jack Adams Play. Zauważył on, że Polacy próbują tutaj coś stworzyć, ale tak naprawdę nie ma sprzętu. Do nauczania potrzebne są książki, tego też nie ma. Zaczął więc czynić starania tutaj urzędu szwedzkiego, aby rzeczywiście tej akademii w jakiś sposób tutaj pomóc. Część osób, nie wiem czy z przekąsem, czy jak to komentować, uważa, że ta pomoc szwedzka no, dlatego miała miejsce, bo mieli jakieś wyrzuty sumienia po potopie szwedzkim. No ja zawsze mówię, że to te wyrzuty trochę późno poszły, prawda? Bo 300 lat później, więc my jak ktoś nam pomaga, to często wtedy próbujemy sobie jakoś może to opacznie tłumaczyć. Ale tutaj z strony historycznej tylko powiem, Jack Adamsey, ta pomoc była jego tak bardzo duża, że został jednym z pierwszych doktorów honoris causa Akademii Medycznej. Ten tytuł przyznano mu w 1965 roku. I wtedy, kiedy on przyjechał tutaj do Gdańska, odbierać ten swój tytuł, przybył ze sobą taką osobistą pamiątkę, którą przekazał Akademii. Był to jego album ze zdjęciami. Jego album ze zdjęciami właśnie z tamtego okresu miał ze sobą osobisty aparat. Ten album zresztą jest dostępny, jak panu już Państwo zainteresowani, na końcu wykładu jeszcze powiem, funkcjonuje taka jednostka jak Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i tam ten album można obejrzeć. Rzeczywiście dla dzielnicy Aniołki uważam, że rzecz w ogóle bezprecedensowa, ponieważ o ile mamy fotografowane w Śródmieście Gdańska po 1945 roku, władze centralne często wysyłały fotografików po to, aby no, dokumentować te wielkie zniszczenia, prawda? Co zrobili hitlerowcy i tak dalej, ale mało kto zapuszczał się w te inne dzielnice. I album właśnie Jacka Adamsa jest o tyle wyjątkowy, że mimo, że te zdjęcia robione prywatnym aparatem, czyli dużo dające do życzenia z naszej perspektywy pod względem rozdzielczości i tak dalej, pokazują, jak wyglądało ta chociażby dzielnica zaraz po przejęciu przez Rosjan. No i proszę zwrócić uwagę, Państwo pamiętają, że to zdjęcie centrum Gdańska, prawda? No i proszę porównać to z tym, tak? Całe budynki, tak? Więc no nic dziwnego, że władze centralne jednak podjęły taką decyzję, aby tutaj lokować tą Akademię Lekarską. Ja już tutaj tak szybciutko przelecę. Tutaj mamy podpisy po szwedzku. Ja prowadzę zajęcia z kierunkiem angielskojęzycznym, gdzie mamy sporo osób ze Szwecji, to wtedy proszę ich o to, żeby tam próbowali przeczytać, co tam jest. Oczywiście wszystkie te podpisy są już przetłumaczone, wiemy, co na nich się znajduje. Widzą Państwo tutaj często kadę, jakieś te zdjęcia bardziej osobiste. I to zdjęcie właśnie pochodzi. To pochodzi z albumu Jacka Adamsa. Gdyby nie ten album, to właściwie tego typu zdjęć bylibyśmy po prostu po zbawieniu. Tyle zostało książek. Biblioteka się wypaliła tej nazistowskiej uczelni. Jack Adamsey też pomagał w tym,
aby te książki sprowadzać tutaj na potrzeby na uczenie. Tu Państwo widzą, co mówiłem tutaj. Tak, tak wyglądała chociażby jedno z okien sali. No i tutaj już Jack Adamsley, prawda, chociażby z partią książek, która została sprowadzona ze Szwecji. Uczestniczył też w takich obiadach kadry naukowej, tutaj zdjęcie zespołu pielęgniarskiego i już tak króciutko, naprawdę tylko w szybkich takich, można powiedzieć, żołnierskich słowach o tych najważniejszych jeszcze kamieniach milowych. W 50 roku Akademia Lekarska zmieniła swoją nazwę na Akademia Medyczna w Gdańsku z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że mamy już studia farmaceutyczne. W związku z tym stwierdzono, że ta nazwa lekarska to już nie za bardzo pasuje. Ale to są też lata głębokiego stalinizmu. Wtedy uważano, że tym najbardziej idealnym państwem i tym idealnym systemem edukacyjnym to znajduje się w Związku Radzieckim. A tam była Akademia Medyczna. W związku z tym, gdy zamieniono tą nazwę na taką właśnie, jednocześnie też uczelnia straciła resztki autonomii. Taką, jak można powiedzieć, zawsze tą kwestią autonomii uczelniane jest to, że my jako pracownicy w wyborach, one mają tam kilka w tej stopni, nie będę chodził w szczegóły, wygramy, kto będzie stał na czele tej uczelni, prawda? I o tym nie decydują władze centralne. One tylko mogą zwrócić uwagę, że no, osoba z jakichś tam względów prawnych nie może być, tak, w tym wypadku rektorem. Ale to jest jakby tam wyraz autonomii każdej uczelni wyższej do dnia dzisiejszego. Wtedy tak nie było. Wtedy władze centralne w okresie PRL-u decydowały po prostu, kto będzie, kto zostanie rektorem. I troszkę tutaj, skoro cykl lokalni przewodnicy, no to takich chociażby rzeczy związanych z poszczególnymi budynkami. Budynek tej dzisiejszej Biblioteki Gumedu powstał w 1968 roku. Instytut Badań Medycznych, dzisiaj to obecne Collegium Biomedicum, to powstaje w 1975 roku, tak jak też na zdjęciu tam pokazałem, na terenie tej CGNI. Akademia też utworzyła w Bydgoszczy taką swoją, nazwijmy to, filię. Później ta Akademia Medyczna się usamodzieliła od 1984 roku. 93 rok powstaje Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. W 2005 roku powstaje Wydział Nauk o Zdrowiu. Jego główna siedziba znajduje się dzisiaj przy ulicy Tuwima 15. To on, ten wydział grupuje te nauki, no nazwijmy to, będące obok interdyscyplinarne w stosunku do medycyny. Tak, to będzie historia medycyny, to będzie prawo, to będzie położnictwo, pielęgniarstwo, dietetyka, fizjoterapia i tak dalej, i tak dalej. W 2005 roku wchodzi wtedy nowe prawo o szkolnictwie wyższym. Okazało się, że ta akademia ma tylu pracowników, że może się ubiegać o tytuł uniwersytetu. No i oczywiście kwestia była dosyć dyskusyjna. Część osób przyjęła dosyć tak konserwatywnie, żeby tej nazwy nie zmieniać, ale stwierdzono, że jednak tak się stanie i w 2009 roku Akademia Medyczna w Gdańsku zostaje przekształcona w Gdański Uniwersytet Medyczny. Tutaj Państwu powiem tylko, że ta różnica między akademią w dzisiejszym pojmowaniu a uniwersytetem to chodzi tylko o wielkość. To nie ma takiej różnicy, że studenci po uniwersytecie są lepsi. Tak, czy coś takiego? Nie. Nawet Państwu powiem, że część szkół w Polsce zrezygnowała z tego i nie ubiega się o tytuł uniwersytetu. Na przykład Szkoła Główna Handlowa albo Szkoła SGH, tak? One pozostają przy swoich nazwach, ponieważ uważają, że są to nazwy tradycyjne. Natomiast oczywiście tutaj kwestia jest taka, że czy studenci wychodzą z akademii, czy wychodzą z uniwersytetu, to ich wykształcenie ma taką samą, bynajmniej dla pracodawcy powinno mieć jakość, prawda? Bo jest to tylko kwestia nazewnictwa, że uniwersytet to szkoła, która po prostu zatrudnia więcej osób, tak? Tak oczywiście to w jakiś sposób tutaj skracając, tutaj oczywiście logo, no i już ostatnie dwa slajdy.
Związek Uczelni Fahrenheita, to jest ta nowa inicjatywa podjęta dosyć niedawno, czyli powstanie konsorcjum tworzącego się z trzech szkół, czyli Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska. To ma być konsorcjum, czyli od razu tylko nie łączenie się, że w końcu powstanie jeden tylko rektor, tylko powiedzmy taka dosyć ścisła współpraca, współpraca naukowa. No i coś, co rzeczywiście jest też bardzo wyjątkowe, Gdański Uniwersytet Medyczny został także uczelnią badawczą. Jest to określona mała liczba szkół w Polsce, która ma ten tytuł. Gdański Uniwersytet Medyczny jest pod względem liczebności pracowników najmniejszą szkołą, która otrzymała ten tytuł, więc no, rzeczywiście jest tutaj, można powiedzieć, ta sprawa bardzo wyjątkowa. Do 2026 roku na tej podstawie Uniwersytet będzie otrzymywał z budżetu centralnego subwencję zwiększoną o 10%. Ja tutaj nie będę wymieniał nazwy, bo też nie chcę nikogo tutaj, można powiedzieć, bardziej wskazywać jako wybitnych ówczesnych, dzisiejszych naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ale tylko powiem tak króciutko, rzeczywiście te badania prowadzone są na właściwie światowym poziomie. Jest praktyką właściwie codzienną, że naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego publikują w najlepszych zagranicznych czasopismach. Ja jako historyk mam ułatwioną sprawę, konkuruję z innymi regionalistami, którzy sobie mieszkają w Gdańsku, a prowadząc badania naukowe medyczne, no to mamy często takie sytuacje, tak, że ktoś te same badania prowadzi w Japonii, inna osoba gdzieś tam w Stanach, prawda, i tak dalej, więc wygląda to zupełnie inaczej. I ostatnia rzecz, dla części z Państwa, którzy są z Aniołków, to powiem, że no, mogą Państwo sobie przemyśleć tą sprawę, ale jest bardzo mało dziennik, które posiadają na swoim terenie muzeum. A w Aniołkach takie muzeum jest, prawda? Bo większość przecież muzeum jest zorganizowana przecież w Śródmieściu Gdańska, prawda? A tutaj mamy na Aniołkach muzeum, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednostka powstała przy uczelni, znajdująca się w budynku AGM. I tutaj na prośbę kuratora i zbiorów, pana doktora Marka Bukowskiego, Państwa serdecznie zapraszam. Obecnie, co ciekawe, muzeum jest nieczynne, dlatego że jest w remoncie. Najprawdopodobniej pod koniec maja zostanie dla zwiedzających otwarte. Pan doktor Marek Bukowski, można z nim kontaktować się mailowo, ale też najczęściej w takich godzinach wyborczych przybywa w tym muzeum. Nawet bez większego tam jesteśmy jakąś małą grupą, można nawet wpaść i obejrzeć te zbiory. Są to przede wszystkim zbiory uczelni, oczywiście, które powstały po 1945 roku. Najstarszy komputer chociażby z Akademii Medycznej i tak dalej. On jednocześnie też zawsze służy pomocą i oprowadza po tej wystawie. Okej, troszkę przedłużyłem, ale udało mi się tą całą prezentację zmieścić. Także serdecznie dziękuję Państwu za udział. Jeszcze pewnie będą pytania. Ale to już tak specjalnie. Jeszcze Państwu powiem, to już żeby nie było nagrywane, to jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, ja tylko tak to przyniosłem. Powiem, że zawsze, jeżeli ktoś sobie lubi bardziej poczytać o tych kwestiach, to tylko tak, taką podstawową książką. Jest taka niepozorna książka, Geneza i powstanie Akademii Medycznej w Gdańsku, profesora Zbigniewa Machanińskiego. Bardzo dobrze się to czyta, powiem Państwu od razu. Rzeczywiście bardzo fajne tutaj wnioski. Tutaj już bardziej taka książka Eugeniusza Sienkowskiego, Dzieje Akademii Medycznej w Gdańsku. To jest książka bardziej taka, jeżeli kogoś interesują jakieś podziały organizacyjne, osoby konkretne, które funkcjonowały na uczelni. My jako zakład prowadzimy też taką serię, jeżeli ktoś jest już zainteresowany jakimiś poszczególnymi programami, Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku. Że ta seria ma 12 tomów i rzeczywiście no, już grubo ponad 250 osób z tej akademii została opisane. No i tutaj taka moja mała, można powiedzieć, prywata. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą dawną medycyną,
To jeszcze polecam taką publikację, nie będzie to nic skromnego, bo mojego współautorstwa, ale niech będzie Sławni Lekarze Gdańscy. Tutaj akurat Gdański Uniwersytet Medyczny wydał tą książkę razem z Okręgową Izbą Lekarską i z tego co kojarzę, to ona nawet tutaj w tej księgarni jest do kupienia. Tą pierwszą mówię o tych czasach do 1945 roku, a tą drugi już o tych czasach można powiedzieć najnowszy. Tak jak Państwu mówiłem na początku, ja nie jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego czy Akademii Medycznej, jestem historykiem. Ta historia Akademii Lekarskiej, łamana na medyczna, jest rzeczywiście bardzo duża. Wystarczy przywołać nawet te liczby współczesne, obecnie etatowych pracowników na Uniwersytecie Medycznym jest 1000 osób, tak? A 1500 osób, a 2500 osób pracuje jeszcze na umowę zlecenie. Studentów mamy około 6000. Mamy dziesiątki wręcz zakładów, katedr, instytutów i tak dalej. To co jakiś czas różne zmiany mają miejsce, więc też nie każdego, można powiedzieć, nawet w swoim miejscu pracy po prostu znać, bo nie jest w stanie człowiek na to 1500 osób przecież poznać. W związku z tym oczywiście, jako że ta liczebność w okresie wcześniejszym była dosyć podobna, ona oczywiście narastała, w związku z tym oczywiście też różnego rodzaju kwestie, można powiedzieć, umykają. Ja dopiero właściwie pół godziny przed zajęciami jeszcze tam szukałem, bo różne pytania mi się nasuwały, na przykład kiedy rektorat osiadł w tym miejscu, gdzie teraz, tak? W tym budynku, gdzie w okresie międzywojennym króciutko, ale jednak znajdował się komisariat generalny, prawda? W tym wypadku. To od 1950, drodzy Państwo, powiem. Wcześniej rektorat funkcjonował w tym budynku numer 1. I takich oczywiście pytań można jeszcze postawić naprawdę bardzo dużo. Pewnie jest to też jakiś temat, który czeka na jakąś, myślę, taką rozprawę habilitacyjną w tym wypadku. W jaki sposób to podsumowując, na przykład ten okres do tego 2009 roku. To tylko tak mówię tutaj od razu na wypadek, gdybym nie potrafił na jakieś Państwa pytanie odpowiedzieć, bo temat rzeczywiście jest bardzo szeroki. Ale jeżeli Państwo mają pytania, ja chętnie wysłucham, jak nie będę mógł odpowiedzieć, zawsze służę adresem mailowym i zawsze wtedy dojdziemy jeszcze do, można powiedzieć, tak zawsze też mówię studentom, nikt nie jest przed wiedzącym.